Dzisiaj chciałem przedstawić ćwiczenie zatytułowane Uczucia w kontakcie. Jest ono fragmentem większej całości. Zapraszam Ciebie do świata Twoich uczuć. Przez moment przyjrzyj się wybranej relacji z drugą osobą, która budzi w Tobie negatywne emocje. Jeżeli masz taką gotowość, zamknij oczy. Zobacz tą osobę, która budzi w Tobie wiele emocji. Gdzie jest? W co jest ubrana? Jakiej jest wielkości? Czy mówi coś, czy raczej jest cicho? A jeżeli słyszysz głos, jaki on jest? Wolny? Szybki? A może przypomina szept? Bądź chwilę z tym obrazem. Czy obraz, który widzisz, przypomina Tobie zdjęcie, czy może film? Jakie widzisz kolory? Jaskrawe? Obraz czarno-biały, czy tylko lekko przytłumione barwy? Zatrzymaj się na moment. Określ natężenie emocji, które odczuwasz w skali od 1, najsłabsza, do 10, ogromnie silna. Zapisz lub zapamiętaj tę wartość. Teraz zamknij oczy i przypomnij sobie szczegółowo sytuację, która obudziła w tobie niepokój albo niechęć. Spójrz, widzisz tą osobę, czy również i siebie? Czy ma ona naturalne rozmiary, czy też jest od ciebie większa? Zwróć uwagę na to, jak patrzysz w pamięci na daną sytuację. Czy widzisz to oczami obserwatora, reżysera, czy też swoimi oczami z wewnątrz, tak jakby działo się to właśnie teraz? Jeżeli widzisz to swoimi oczami, to z uwagą rozejrzyj się w swojej pamięci i zobacz szczegóły. Co dzieje się wtedy z Twoimi emocjami? Ponownie określ ich natężenie w skali od 1 do 10. Zapamiętaj to i zapisz. Jeżeli patrzysz na sytuację swoimi oczami, to wyjdź z siebie tak, by przyglądać się Waszej relacji z zewnątrz, oczami reżysera, obserwatora. Zwróć też uwagę swoją na dźwięki. Jeśli trwa rozmowa, to czy Wasze głosy mają takie same natężenie? A może czymś różnią się od siebie? Może to być szybkość wypowiadanych słów, natężenie? Rozejrzyj się, czy postacie, które widzisz teraz, są naturalnej wielkości, czy może jedna z osób jest wyższa niż w rzeczywistości? Teraz zbuduj w swojej wyobraźni ekran lub scenę. Zrób tak, aby spojrzeć na to, co się zadziało okiem widza czy reżysera. Spójrz tak, aby zobaczyć siebie i osobę, z którą relacja wzbudziła w tobie wiele emocji. Przyjrzyj się sobie jeszcze raz. Sobie, tej osobie i samej relacji. Sprawdź, co teraz dzieje się z emocjami. Jakie jest ich nasilenie? Zanotuj sobie w pamięci bądź na kartce to, co zostało przed Tobą odkryte. I ponownie zaznacz poziom emocji w skali od 1 do 10. W chwili przypomnienia sobie sytuacji pełnej emocji, wejścia w wyobraźnię w tą sytuację, patrzenie na nią swoimi oczami, spojrzenie na tą sytuację w roli widza, reżysera, a więc widząc zarówno siebie, jak i drugą osobę. Jeżeli zauważasz różnicę, to oznacza, że rozumiesz już znaczenie tzw. pozycji percepcyjnych. Mechanizm działania jest prosty. Więcej emocji odczuwasz wtedy, kiedy patrzysz na dane wydarzenie lub osobę swoimi oczami, z wewnątrz. Zmiana perspektywy do roli widza czy reżysera sprawia, że natężenie emocji zmienia się i słabnie. Spójrz na to, że osoba, której się obawiasz, może być i zwykle jest większa od ciebie. Prawdopodobnie zauważysz też różnicę w mowie, zachowaniu. To, co trwa i jest żywe emocjonalnie, prawdopodobnie będzie bardziej ruchome i nasycone barwami. Nie jest to jednak reguła. Oczywiście nie twierdzę, że tak jest, bo jesteś osobą niepowtarzalną. Dlatego też mam propozycję. Wróć do tego ćwiczenia i wykonaj sobie osobistą mapę postrzegania,
do której możesz wracać w każdym momencie, kiedy jest Tobie to potrzebne, by skutecznie zmieniać swoje emocje. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów oraz do polubienia mojego kanału. Darek Dopierala.